I widać jest, to jest kolejny jak z Imperator War, kampanii amerykańskiej. I tą bitwę to rozegrałem wcześniej, ale mi się to z nagrywaniem strzeliło. I wiem, że przegram ją. Odwrót. Im dalej, tym lepiej. Odwrót. Nie mówcie, żebym nie złapał. Złapali. Bo wiecie co? Bitwa morska! Ja pierdzielę, będzie zajebiście. Stocz! Przegram ją, ale wygram. Wojna jest rzemiosłem królów. John Dryden, angielski poeta i dramaturg. Muszę mieć ten lepszy mikrofon na święta. I taka informacja, Icarus dostanie i Blue Yeti na święta. Otóż Kubany. Ja też Kubany. Tu są one. Jakim kątem wiatru? W tą stronę wieje wiatr. To znaczy, że będzie lepiej je ustawić pod tym. Ale to ślady zostawia. I tą flotą będzie lepiej wziąć tak. O kurna, wszystkich zaznaczyłem ich też, czy nie? Ale nie tak. What the fuck, jak to się ustawia? Tak. Tak. Ta kamera wolno się tutaj przesuwa. Tu ustawię tak. I ich bardziej przybliżę. Koniec rozstawiany. Przycisk formacji otwiera przeglądarkę umożliwiającą wybranie jednej ze standardowych formacji dla danej grupy statków. W fazie rozstawiania uaktywnione jednostki automatycznie zajmą odpowiednie pozycje. Natomiast w trakcie walki dotrą na pozycję po pewnym czasie. Płynonyć. Tak się. To jest najszybszy sposób przemieszczania się tutaj na mapie. Max. To na dwóch żaglach. O, to jakiś popierdziela. Wariat. Trzeba już się zacząć rozstawiać do strzału. Jestem w złej pozycji, by się ustawić do strzału. Za mały zasięg. Lewa burta. Ale mnie ostrzelił, ja pierdolę. Lepiej jest, jak chyba samo się tak ostrzeliwuję. Chyba, że ma się konkretny statek na myśli. Ich muszę wziąć tak. Oni płyną chyba na moje większe okręty. Więc większymi muszę lepiej wymanewrować. Nie w tego miałeś posłać, ale dobrze zjechał. Dobrze, na razie idzie. Ty musisz tak. Wypłyniecie dobrze, ty się bardziej obrócisz. A teraz obrócisz się w drugą stronę. Ty popłyniesz tu. Oni zaraz powinni go ostrzeliwać. Wy na pełnych żaglach. Wy musicie na pełnych żaglach, bo wy jesteście najważniejszymi statkami. I wy musicie wykierować tą grę. Ty. Abordaż. Fryk to dwumasztowy żaglowiec z niewielką załogą i lekkimi działami. Nie nadaje się do walki z większymi jednostkami. Jego zalety to względnie mały ciężar, imponująca prędkość maksymalna oraz świetna zwrotność. Dobrze sterowany może być bardziej skuteczny niż sugeruje jego rozmiar. Ach, trudno jest tak operować wszystkimi jednostkami naraz. Obracać się, wy obydwoje, obracać się!
Strzela któryś? Nie, nie strzela. Wystrzelali się. Jesteśmy po przerwie i nawalamy dalej. Dobrze, obrót. Obrócić się bardziej. No wróćcie na stary obrót, jak to miało być. Oni obrywają i to w cholerę. Ale wy nie róbcie abordażu, bo ich nie dościgniecie raczej. Obrócić statek w ten sposób. Obrócić statek w ten sposób. A te Francuziki już padają. Wypłyniecie tam. A wy musicie tam płynąć, na pełnych żaglach. Ten sobie poradzi. A, tu jest przód statku. Pomyliło mi się, gdzie jest przód statku. Abordaż. I salwa lewoburtowa będzie porządna. Uwaga, 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 uwaga. I puść. Dzięki swojej zwrotności, fregaty mogą prześcignąć i wymanewrować większe okręty wojenne. Mają przy tym wystarczające uzbrojenie, by zniszczyć mniejsze jednostki. Niewiele okrętów sprosta fregacie sterowanej przez zdolnego kapitana. Tu ma puste działa. Trzeba go obrócić w ten sposób. Nim trzeba podpłynąć, chociaż on obrywa. A, większość kul trafiła w morze. Pali się, pali się, pali się, pali się. Była jakaś opcja chyba naprawy nawet. Ja tam gdzie była oraz jak się robiło. Obróć. A tu jak idzie? On go goni. Teraz on go przejmuje? Który w końcu? Który, którego? To ty płyniesz tu. Bo ten miał abordaż robić. I zrobi ten abordaż, czy nie zrobi tego abordażu? To ja ich ostrzelam w ten sposób. Jaj, ten statek jest mój. To koniec abordażu. Płyniemy dalej. Tutaj jakoś walczą, chociaż nie najlepiej, jak widzę. Muszę się przynajmniej interesować tą stroną. Tu są jeszcze jakieś statki do strzeliwania. Na razie dobrze mi idzie, lecz tutaj chyba stoi ten statek i nie mam pojęcia, co z nim zrobi. Tak się gapię na niego od pewnego czasu i takie what the fuck what I have to doing with him. Ty płyń na pełnym żaglu i zawróć w tą stronę. Tu niestety obrywają te statki. Ślub jest jachtem wyposażonym w lekkie działa. Ma niezbyt liczną załogę. To drastyczny spadek morale załogi na jednym z twoich statków. Skieruj w jego rejon flagowiec admiralski, by dodać ludziom otuchy, albo chociażby zastanowili się chwilę, zanim zdecydują się na haniebną ucieczkę. No, skuchwy syny. Którzy ci? Podali się. Bo nie abordaż, tylko na nich. Kurczę, ja zapominam czasami komentować, bo się skupiam tak na rozgrywce. Zapominam komentować, ale ta bitwa jest wygrana. Tylko, że nie ogarniam, który jest który. Będzie to bardzo, 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 jeżeli chodzi o... Rozwiń trzy żagle. Przecież płyniesz z wiatrem. Będzie bardzo kosztowna w stratach bitwa.
Trzy żagle i na pełną moc. Śpiechy dalają tak zabawnie. Dobrze, abordaż na nim. I gdzie jest druga ciężka fregata? Oni się bawią tu. Oni spokojnie sobie płyną oczywiście, bo po co się spieszyć. Nie abordaż, tylko zwykłe ostrzeliwanie teraz na nich. Czy ktoś, jakiś Francuzik oprócz nich żyje? Nie. Płynąć! Taka armada na jeden stateczek. Łap go! Wyścigać! Na pełnym żaglu! Będziecie z wiatrem płyniecie przecież. Zakończ bitwę. Heroiczne zwycięstwo. Pan jest mocarzem wojny. Księga wyjścia. 15-3. Mogę mieć taką reparację pieniężną. Ale pauza. And we're back. I weźmiemy wszystkie statki, dodam do floty. Bitwa wygrana. Nice. Sweet. I się wycofują tutaj. Muszę uzupełnić jednostki. Wtedy mogę jednak parę tur puścić do przodu i uzbierać 50 tysięcy hajsu. Ja gdzieś tutaj fortu, w którym mógłbym odpocząć? Nie mam. A więc bijemy ich dalej. Raport rekrutacji. Spalę im wioskę. Spalę i w forcie się ukryję. I w forcie zaczekam na posiłki. Milicję zostawię, ponieważ milicja najlepiej pilnuje porządku. A tropicieli dam tutaj. I idziesz, Washington. Wspomóc ich. Parę tur to zajmie, ale dojdziesz w końcu. Będziesz dochodził. Aż w końcu dojdziesz. Tego muszę wysłać tu. Do fortu Niagara, ponieważ jak dobrze pójdzie, to zaraz zakończę to wszystko. I tą część z podbijaniem tego i to będzie... I wtedy te tereny się pojawią. Ja czasami mówię bez sensu w ogóle. Albo często mówię bez sensu. Underway. Zablokuję im tutaj port. Nawet nie wiem czemu, ponieważ handel to jeszcze nie działa. Za wczesny moment na handel. Dopiero jak będziemy USA, to będzie chyba handel. Zaspoilerowałem, oni mnie teraz zbiją. Boże. Byłem dzisiaj w kościele, wyspowiadałem się i odprawiłem pokutę. Czuję się spełniony. I tymi wojskami dojdę w kolejnym odcinku. Cześć!